Śmierć Libori. Już niedługo. 2022 to data, kiedy niektóre z indeksów finansowych, które są dzisiaj u podstaw rozliczeń pomiędzy bankami a ich klientami, przestaną funkcjonować w takim kształcie, jakie dzisiaj znamy. I znowu Szwajcaria. Znowu CHF-y jako początek przyszłych zmian. Przyszłych zmian, które będą szły szeroko i będą dotyczyły wielu indeksów finansowych, tak jakie je znamy od lat 70. W naszej ocenie polskie instytucje finansowe nie są jeszcze gotowe, a co więcej, wiele z nich nawet nie wie, jak szeroka to będzie dla nich zmiana.